W tym wideo przyjrzymy się drugiej części cyklu Inteligentny Inwestor XXI wieku, której autorem jest Trader21. Jeżeli więc interesujesz się pieniędzmi, inwestowaniem, finansami lub po prostu chcesz dowiedzieć się, co znajduje się w drugim tomie cyklu i czy warto go kupić, musisz zobaczyć ten materiał do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki któremu zarobicie minimum 1000 zł. Link do e-booka znajdziecie pod tym wideo. To już drugi z cyklu odcinków, w których opisuję najnowszą książkę Tradera 21. Jeżeli nie widzieliście pierwszej części materiału, tutaj u góry znajdziecie do niej link. Oczywiście znajduje się on również na końcu tego materiału. Z drugą częścią Inteligentnego Inwestora wiązałem bardzo duże nadzieje. Trader w tej części zajmuje się bardzo ciekawymi aspektami i bierze na tapetę aktywa materialne, takie jak metale szlachetne, surowce i nieruchomości. W związku z tym dotyka on rejonów, w których najczęściej obracają się bardziej konserwatywni inwestorzy. W samej Polsce znacznie większa część małych inwestorów woli wybrać zakup nieruchomości i jej wynajem niż zainwestowanie tej samej kwoty w akcje czy obligacje. Sam również lepiej czuję się z aktywami, które mogą dotknąć, niż z tymi, które są cyfrowymi zapisami na koncie brokerskim. Apetyt więc na tą część był bardzo, bardzo duży, a oczekiwania spore. Przejdźmy więc do samego opisu. Książka zaczyna się od metali szlachetnych. Oczywiście Trader 21 zaczyna ten rozdział od złota, które na przestrzeni tysięcy lat było związane z systemem monetarnym. Rozdział zaczyna się od tego, że trader pokazuje, jak złoto na przestrzeni bardzo wielu lat oddawało wartość w przeciwieństwie do papierowej waluty. Tutaj mała ciekawostka. Sam dolar, który jest w tej chwili walutą numer 1 na świecie, od 1913 roku stracił ponad 98% siły nabywczej w stosunku do złota. Oznacza to, że gdyby wasi pradziadkowie kupili w 1913 roku uncję złota za $20.67, dziś kosztowałaby ona ponad $1600. Jeżeli by tego nie zrobili i zostawili wam owe $20 w gotówce, no cóż, ich wola. Po uświadomieniu nam wartości, jaką prezentuje złoto, Trader 21 przechodzi do kolejnej szalenie ciekawej kwestii. Ile złota jest na świecie i jak jest ono wykorzystywane? Następnie zwraca naszą uwagę na fakt, że pomimo iż złoto uważane jest przez banki za barbarzyński relikt przeszłości, od 2008 roku jest jednak przez nie skupowane i gromadzone. Rosja, Chiny, Indie, a nawet Polska gromadzą w swoich skarbcach coraz większe ilości tego kruszcu. Dlaczego? Na chwilę obecną żadna z walut nie jest powiązana ze złotem. Oznacza to, że banki centralne mogą kreować niezliczoną ilość gotówki, za którą mogą skupować toksyczne aktywa z rynków i utrzymywać tym samym względny spokój na rynkach finansowych. Gdyby powrócić do powiązania waluty ze złotem, ten proceder nie mógłby mieć miejsca. Dlatego też banki centralne jak ognia boją się powiązania waluty ze złotem, ponieważ straciłyby w ten sposób swoje wpływy i władzę. Z drugiej jednak strony, jeżeli cały system zacząłby się walić, muszą one stworzyć nową walutę, opartą chociażby w części o parytet złota, a aby to uczynić, muszą posiadać odpowiednie jego rezerwy. Już widzicie teraz, dlaczego złoto jest tak szalenie ważne. Kolejnym niesamowicie ciekawym aspektem, jaki trader porusza w tej części książki, jest kupowanie złota w postaci fizycznej, jako kontraktów na giełdzie COMEX, jak również kupowaniu akcji spółek zajmujących się wydobyciem złota. Następnie odpowiada on na pytanie, czy złoto chroni nas przed inflacją i jak radzi sobie ono w otoczeniu niskich stóp procentowych i rosnącej inflacji, jaką w tej chwili mamy na przykład w Polsce. Dla przypomnienia, w styczniu oficjalny wskaźnik inflacji w Polsce wyniósł 4,4%. Oczywiście realna inflacja jest znacznie wyższa, co możecie przecież sprawdzić porównując ceny w sklepach. Złoto w takim otoczeniu radzi sobie po prostu znakomicie. Kolejną ważną kwestią w tym rozdziale jest srebro, czyli młodszy brat złota. W tej części trader opisuje rynek srebra i jego korelację ze złotem. Opisuje specyfikę rynku, jego głębokość, jak również to, jak srebro jest wydobywane. Następnie porusza on kwestię tajemnicy banku JP Morgan i jego astronomicznych zapasów srebra, które mogą przewrócić ten rynek do góry nogami.
Trader21 odpowiada również na pytanie, czy lepiej kupić srebro czy złoto, i pokazuje, jak możemy je nabyć zarówno w formie fizycznej, za pomocą ETF-ów, czy poprzez spółki wydobywcze. Następnie odpowiada on na kolejną kluczową kwestię, kiedy ewakuować się z rynku, aby nasze zyski z posiadania metali szlachetnych nie spadły. Oprócz tego Trader21 przegląda się sytuacji na rynkach palladu i platyny, opisując, jak wygląda aktualna sytuacja i czy warto inwestować w te rynki, jak również jakie zagrożenia kryją się w tych aktywach. Na tym kończymy ten rozdział i zaczynamy kolejny, jakim są surowce. Tutaj trader pokazuje nam, jak wygląda sytuacja na rynku surowcowym. Opisuje on poszczególne indeksy surowcowe i pokazuje, jak zmieniła się ich cena na przestrzeni lat i od czego ona zależy. Ponadto pokazuje, jak inflacja wpływa na rynek surowców i jak radzą sobie one w różnych warunkach. Pokazuje, jak wyglądają zwroty z inwestycji w poszczególne aktywa, kiedy inflacja rośnie, spada lub jest na stabilnym poziomie. Po raz kolejny trzeba zaznaczyć, że język, jakim wszystko jest objaśnione, jest na tyle prosty, że każdy laik może zrozumieć przekaz i wyciągnąć właściwe wnioski, co trzeba zaliczyć na niesamowity plus tego cyklu. W kolejnych stronach książki przechodzimy poprzez surowce rolne, energetyczne, takie jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny. Za każdym razem trader stara się pokazać nam perspektywy dla danego surowca, jak również zagrożenia, które mogą wpłynąć na ewentualny wzrost lub spadek cen. Po surowcach energetycznych przychodzi czas na te przemysłowe. I tutaj autor książki daje nam bardzo wiele cennych wskazówek na temat każdego surowca, wartego uwagi. Dla przykładu podaje on, jakie są perspektywy dla metali ziem rzadkich czy uranu i jak ich cena może zmienić się w przyszłych latach. Dodatkowo zwraca on uwagę na wydobycie poszczególnych surowców i sytuację geopolityczną danego kraju, który jest głównym eksporterem danego surowca. Trzecim rozdziałem w drugiej części inteligentnego inwestora są nieruchomości. Na pewno wielu z Was ucieszy się z tego, że trader opisuje to aktywo, ponieważ na dzień dzisiejszy wszyscy mówią o nieruchomościach. Bańka na nieruchomościach jest jednym z najciekawszych tematów ostatnich tygodni, który raz po raz przewija się w mediach. Dodatkowo całą sytuację komplikuje wysoka inflacja wynosząca według oficjalnych danych NBP 4,4% w styczniu. Wiele osób w tej sytuacji ucieka w nieruchomości, wiedząc, że lokata w banku daje nam pewną stratę, a inflacja szaleje. Ceny nieruchomości biją więc kolejne rekordy. Co na ten temat ma do powiedzenia Trader21? Ci, którzy go śledzą, na pewno znają jego zdanie na ten temat. Nieruchomości są po prostu drogie i nie są atrakcyjnym aktywem do inwestowania, przynajmniej w tej chwili. Trader21 w trzecim rozdziale książki dzieli się z nami wieloma cennymi wskazówkami na temat rynku nieruchomości. Punktuje wszystkie słabe strony tego rynku i pokazuje, że nieruchomości nie zawsze rosną. Pokazuje on również sytuację na rynku nieruchomości w Polsce i daje przykłady wyliczeń, które niejednego właściciela kredytu hipotecznego mogłyby wysłać na drugi świat. Przykład. Na chwilę obecną stopy procentowe znajdują się na rekordowo niskich poziomach 1,5%. Posiadając więc kredyt na 300 tysięcy złotych rozłożony na 25 lat spłaty, płacimy około 1500 zł raty miesięcznie. Kiedy jednak Rada Polityki Pieniężnej nie dawałaby sobie rady z rosnącą inflacją, zdecydowałaby się podnieść stopy procentowe do długookresowej średniej wynoszącej 6%. W takiej sytuacji rata kredytu wzrośnie do 2315 zł, czyli o 54%. Dla przypomnienia, w 2011 stopy procentowe znajdowały się na poziomie 5%. W tym miejscu nie chcę nikogo straszyć. Chcę jedynie pokazać Wam, jak może zmienić się perspektywa i jak bardzo jesteśmy bezbronni. Po tej części Trader 21 zaczyna analizować dochód z wynajmu mieszkania w danym mieście w Polsce, dokładnie analizując wszystkie koszty. Z jego wyliczeń wychodzi, że najem przynosi nam od 4,4% do 5,81% w skali roku, w zależności od miasta, w którym posiadamy nieruchomość. W związku z tym jesteśmy minimalnie nad inflacją. Oczywiście jest to uśrednienie. Zaraz po tej analizie pokazuje nam kilka sposobów na podniesienie zysków z naszej inwestycji w nieruchomości. Następnie przygląda się on perspektywom dla rynku mieszkań w Polsce na przestrzeni kolejnych 10 lat i celnie punktuje wszystkie inwestycje z niby gwarantowaną stopą zwrotu. Następnie przechodzi on do flipów. W kolejnych stronicach książki pokazuje nam rynek ziemi rolnej i rynek lokali komercyjnych. Ten rozdział kończy się obszerną analizą rejtów, które dają nam możliwość inwestowania w nieruchomości na całym świecie. I te ostatnie trader akurat poleca.
tak w niesamowicie telegraficznym skrócie wygląda druga część cyklu Inteligentny Inwestor XXI wieku, której autorem jest Trader21. Jak widzicie, druga część cyklu jest bardzo ciekawa i porusza wiele aktywów, które będą w następnych latach dawały sobie bardzo dobrze radę w otoczeniu wysokiej inflacji i historycznie niskich stóp procentowych. Myślę więc, że wiele osób skorzysta na lekturze tej książki. Jestem niesamowicie ciekaw, jaka jest Wasza opinia na temat inwestowania. Co wybralibyście? Nieruchomości czy raczej surowce? Zostawcie koniecznie komentarz pod tym wideo. Zobaczymy, co przeważa. W tej chwili jesteśmy w połowie cyklu Inteligentny Inwestor. W kolejnym wideo przyjrzymy się trzeciej części, w której trader pokazuje nam, jak budować swój portfel inwestycyjny i uczy nas, jakie podejście mentalne powinno nas cechować. Zapowiada się więc ciekawie. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście pierwszego wideocyklu, to teraz możecie to zrobić. Na sam koniec wspomnę tylko, że jeżeli chcielibyście nabyć cały pakiet Inteligentny Inwestor XXI wieku, możecie to zrobić na stronie inteligentnyinwestor.pl. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.